W Baranowie odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy. Z przedłożonego sprawozdania finansowego wynika, że budżet za miniony rok został wykonany z nadwyżką budżetową w wysokości ponad 2 878 000 zł, bowiem dochody zrealizowano w wysokości ponad 36 664 000 zł, co stanowi 102% planu. Wydatki zrealizowano w kwocie ponad 33 580 000 zł, co stanowi 94% planu. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała zarówno Komisja Rewizyjna, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa, jednak radni opozycyjni negatywnie ocenili realizację budżetu. Nasz niepokój budzi niewykonanie planu dochodów budżetowych za 2016 rok, które wynoszą kwotę 2 232 586 zł i 30 groszy. W porównaniu do roku 2015 poziom zaległości wzrósł o kwotę 368 tysięcy 524 zł i 27 groszy, w tym zaległości w podatku od nieruchomości 329 087 zł i 86 groszy. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, z jednej strony stamtąd świadczy o braku skuteczności wójta w ściągalności zobowiązań podatkowych, a z drugiej strony świadczy o tym, że mieszkańcy naszej gminy żyje się coraz trudniej. Negatywnie radny ocenił także wypracowaną nadwyżkę budżetową. Że nadwyżka budżetowa w kwocie 3 883 000 zł świadczy o nadmiernym obciążeniu społeczeństwa gminy podatkami i innymi daninami publicznymi. To zjawisko równie niepożądane, co deficyt budżetowy. Opozycja zarzucała włodarzowi gminy także, że z całego budżetu gminnego na sołectwo Grębanin przeznaczono zaledwie 5600 zł na bramę dla OSP. Co mogło stanąć na przeszkodzie, jeżeli była taka nadwyżka budżetowa, że nie przegłosowaliśmy uchwałą jakichś mniejszych inwestycji w innych miejscowościach, gdzie naprawdę inwestycje są pomijane. Te miejscowości proszą się czasami o bardzo małe kwoty. Tu jest taka wysoka nadwyżka, ponad 3 miliony. Uważam, że pod koniec roku można było to też uchwałą zmienić, a nie tylko środki przeznaczać na dwie miejscowości, Stomroczyń i Baranów. Po dyskusji radni większością głosów wyrazili swoją aprobatę z realizacji budżetu i także większością głosów opowiedzieli się za udzieleniem wójtowi absolutorium. Zabrakło na sali wymaganej ustawą większości ze składu osobowego radnych i uchwała pozostanie bez rozstrzygnięcia. W rozmowie telefonicznej z Radiem Sud Bogumiła Lewandowska-Siwek, która nie była obecna podczas sesji, mówiła, że nadwyżkę budżetową niemal w całości przeznaczy na remonty dróg, m.in. w Grębaninie.